Zwiastunie świtu. Przesłanie od Plejadian przed wielką przemianą na Ziemi. Barbara Marciniak. Spisano w 1992, 1996 i 2009 roku. Książkę pomogła napisać Barbarze Marciniak Terra Thomas, która kiedyś była wydawcą pisma Connecting Link, a teraz jest niezależną pisarką. Rozdział pierwszy. Ambasadorzy z głębi czasu. Jesteśmy tu. Jesteśmy Plejadianami, kolektywem energii z Plejad. Mamy długą historię. Nasi przodkowie przybyli z innego wszechświata, który osiągnął stan realizacji z jednego z wszechświatów. Wy natomiast działacie na planecie zmierzającej do realizacji, a my jesteśmy tu po to, aby pomóc wam w tym zadaniu. Te realizacje, lub inaczej transformacje, od wieków zapowiadało wielu ludzi. To ważny moment. To, co się dzieje teraz na Ziemi, wpłynie na losy całego wszechświata. Realizacja polega na zrozumieniu przez was, kim jesteście, abyście mogli kontynuować eksperyment. Nasi przodkowie byli ze świata, który się zrealizował, po czym osiągnął kosmiczne zrozumienie, iż jest najwyższym stwórcą, pierwszą przyczyną, lub inaczej podróżą najwyższego stwórcy w czasie. Przybyli ze świata, który odkrył swoją istotę, zdolność tworzenia. Poprzez odkrycie owej istoty odkryliśmy, że jesteśmy stwórcami. Nasi przodkowie mieli do wyboru powrót do najwyższego stwórcy, który jest po prostu ruchem, i pozostanie wewnątrz tej wibracji, albo dalszy rozwój, jak to zawsze bywa w przypadku osiągnięcia realizacji formy. Przybyli do tego wszechświata z własnej woli jako ambasadorzy, ponieważ zdali sobie sprawę, że pewnego dnia będziecie gotowi do realizacji. Przybyli do Plejad, ponieważ ten układ gwiezdny pewnego dnia będzie mógł pomóc wam w najtrudniejszej chwili, podczas kryzysu, gdy będziecie gotowi do ponownego połączenia się z najwyższym stwórcą. Nasi przodkowie należeli do pierwszych projektantów Ziemi, architektów obsiewających światy i cywilizacje swoją twórczą miłością. Z racji swoich umiejętności kochali projektować światy. I tak jak dyrygenci, uwielbiali dyrygować. Nasi przodkowie są także waszymi, a my lubimy nazywać was naszą pradawną rodziną, którą w rzeczy samej jesteście. Nasi przodkowie oddali swoje DNA pierwszym projektantom. I to DNA stało się częścią DNA gatunku ludzkiego. My, Plejadianie, pochodzimy z waszej przyszłości. W jednym z wariantów naszego teraz ma miejsce tyrania i zamęt. Widzimy też prawdopodobne warianty przyszłości Ziemi, zawierające taką samą tyranię i upadek. Czas w trójwymiarowej rzeczywistości jest błędnie rozumiany. Wierzycie, że mierzy się go w minutach lub stopniach. Czas jest o wiele rozleglejszy, niż wam się wydaje. W rzeczywistości czas koduje informacje i bawi się nią, pozwalając wam poruszać się jednocześnie po różnych rzeczywistościach, wkraczać w nie poprzez jego rozciąganie, wykrzywianie, zaginanie i zakręcanie w koło. Możecie posuwać się po eliptycznej krzywej czasu i doświadczać wielu rzeczywistości po prostu, podążając wokół elipsy i odkrywając, że podobnie jak czas, także i rzeczywistość nie jest stała. Jako że wszystkie rzeczywistości nie są stałe i jako że przyszłość nie jest ustalona, jest jedną z wielu potencjalnych możliwości. Dostrzegamy w tym momencie okazję, aby wprowadzić w życie korzystniejszą możliwość przyszłości Ziemi. Pragniemy wprowadzić światło na tę planetę i przywrócić Ziemi jej pierwotne przeznaczenie – wspaniałego, międzygalaktycznego centrum wymiany informacji. Tak więc wróciliśmy w ułamku sekundy
i czasu do miejsca, które nazywamy jądrem lub nasieniem, aby wywołać zmianę. Zmiana ta wpłynie nie tylko na Ziemię, wpłynie na waszą przyszłość, na naszą teraźniejszość, na cały wszechświat. To wielka nowina. Przybyliście na Ziemię w miejscu i czasie zbliżającej się ewolucji. Dokona się olbrzymi skok, w którym weźmiecie udział. I nie jesteście w tym pozostawieni sami sobie, ponieważ wiele energii spływa teraz na Ziemię, aby uczestniczyć w tym wielkim przedsięwzięciu. Planetę otaczają statki macierzyste, działające jak prawdziwe przetworniki energii. Do Ziemi docierają promienie światła ze starych, pradawnych układów gwiezdnych, które współpracowały z wami od wieków. Te promienie pełne informacji uderzają właśnie o planetę. Jako że informacja ta wysłana jest do was, wasze ciała muszą być zdolne do jej przyjęcia, do przetworzenia, do zmagazynowania i przekazania innym. Wielu z was stworzy połączenia telepatyczne ze statkami macierzystymi, które będą spełniały rolę waszych własnych radiostacji, za pomocą których będziecie mogli, na zawołanie, dostroić się do bogactwa informacji. Jest to ewolucja nadświadomości, ewolucja wkraczająca w najwyższy aspekt waszej istoty. Nie musicie się martwić, jak stać się tą istotą, ponieważ już jesteście tą istotą. Musicie tylko o tym pamiętać. Od kiedy podniesione zostały zasłony wokół Ziemi podczas konwergencji harmonicznej, jesteście stale napromieniowywani energią z kosmosu, a jej ilość jest nieprzerwanie podwyższana i wzmaga się w miarę waszych zdolności. Ewoluujecie teraz tak niezwykle i w takim tempie, że każdy rok tej dekady będzie jak 10 lub więcej lat poprzedniego wieku. Pomyślcie, jak wiele osiągniecie do roku 1999 i poczujcie, kim się staniecie. To będzie, jakbyście przeżyli 100 lat w ciągu dekady. Zaleje was fala pamięci, zaleje was wiele innych spraw. Wielu z was odbędzie podróże statkami do różnych części Układu Słonecznego. Ponieważ wkraczacie w wiek światła, otworzą się przed wami światy, o istnieniu których nigdy nie wiedzieliście. Przeżyliście różne epoki, epokę brązu, epokę żelaza, erę przemysłową, erę informacji itd. Te różne epoki wiązały się z zasiewaniem, uprawianiem i wprowadzaniem potencjałów życia w trzeci wymiar. Lada chwila nastąpi przejście i przesunięcie wymiarów, zmniejszające gęstość trzeciego wymiaru, tak, abyście mogli wkroczyć w wymiary wyższe, w których ciało nie posiada tak stałej natury. Przybyliście tutaj, ponieważ chcecie opanować proces ewolucyjny i móc z tym żyć. To będzie bardzo ekscytujące, ponieważ oznacza to, że będziecie funkcjonować w wielu rzeczywistościach. Głęboko w waszym wnętrzu kryją się odpowiedzi na wszystkie pytania. Pytania, które wysuwają się na pierwszy plan we waszych myślach i powstają po to, abyście mogli przywołać odpowiedź z głębi własnej istoty. Aby to osiągnąć, musicie najpierw uwierzyć, że informacja właśnie jest tam zgromadzona. Ludzkość pobiera obecnie bardzo ważną lekcję. Lekcja ta polega oczywiście na uświadomieniu sobie waszej boskości i więzi z najwyższym Stwórcą i wszystkim, co żyje. Polega na uświadomieniu sobie, że wszystko łączy się ze sobą w całość i że wy stanowicie część tej całości. Na olbrzymim obszarze przestrzeni kosmicznej istnieje wielka ilość kultur i społeczeństw. Społeczeństwa te i kultury odwiedzały tę planetę od czasów jej powstania. Nie wygląda to w ten sposób, że tylko my, Plejadianie, przybyliśmy wam pomóc. Jesteśmy tylko jedną z grup z tego Układu Słonecznego.
Przybyło tu wielu, wielu z różnych powodów. Większość przybyszów pozaziemskich jest tutaj, aby was podtrzymać na duchu. Chociaż są i tacy, którzy są tu z innych powodów. Wasza historia rozgrywa się w bardzo szczególnych czasach. Wielu z was zaangażowało się przed wiekami na Ziemi poprzez energię gwiezdną i poprzez pracę z wyższymi sferami. Znacie bardzo dobrze trudności, przez jakie przeszła Ziemia, na przykład ile razy zmieniał się kształt lądów i ile razy niebo przyszło wam na pomoc. Informacja uległa zniekształceniu, kiedy ci, którzy przybyli z nieba, aby przyspieszyć wasz rozwój, zostali uznani za bogów. Tak jak dzieci ubóstwiają tych, którzy mogą robić wszystko to, czego one nie potrafią, tak i wasze społeczeństwo wyraźnie prezentuje tę samą metodę kreowania boskości. Idea stojąca za tą metodą jest jednym z paradygmatów wiary, który macie zmienić, przebywając tutaj. Trójwymiarowy świat jest jednym z większych wyzwań, ponieważ pozwala na ustanowienie potężnych ograniczeń. Poprzez te ograniczenia tworzą się struktury, a dzięki temu procesowi tworzycie i uczycie się, że jesteście częścią Najwyższego Stwórcy i że Najwyższy Stwórca pragnie doświadczać. Jesteście wspaniałymi istotami, członkami świetlanej rodziny i przybyliście na Ziemię w tym momencie z zadaniem stworzenia zmiany. Kluczem jest miłość. To miłość tworzy wszechświat. Obecna technika na Ziemi rozwinie się tylko do pewnego stopnia, ponieważ rodzaj ludzki nie rozumie jeszcze, że potrzebna jest miłość. Energia może przyjmować wszelkie formy twórczości, ale kiedy jednostka ma do czynienia z chciwością lub nienawiścią, czy też jakimkolwiek uczuciem, które nie postępuje w stronę światła, może dojść tylko do pewnego punktu. Uzyskuje tylko tyle informacji, ile jest dostępne dla tego rodzaju wibracji. Miłość jest podstawowym materiałem budulcowym, tak więc, kiedy ktoś posiada miłość, posiada wszelkie możliwości. Istnieje plan przypominania koncepcji światła, które jest informacją i miłością. Sprawia on, że buntownicy, tacy jak świetlana rodzina, przybywają do systemu, w którym przedtem przez wieki panowała ciemność i zmieniają go. Jesteśmy w dużym stopniu buntownikami, tak jak wy. Jak już powiedzieliśmy, nasz własny system wymaga przekształcenia. Działamy poprzez świetlaną rodzinę w wielu układach jako pomost lub połączenie w celu przemiany naszego własnego układu. Wzrost waszej świadomości poprzez miłość i odpowiedzialność ożywia nas, pokrzepia i poszerza naszą świadomość, abyśmy mogli dalej się rozwijać. Dlatego, chociaż jesteśmy waszymi przyjaciółmi, przewodnikami i pomocnikami, to wy pomagacie nam w taki właśnie sposób. Dokąd doprowadzi was ta przemiana? Chcielibyśmy zobaczyć, jak stajecie się zdolni do świadomego formowania światów. Jesteście przygotowani do zasiewania i osadzania gatunków na wielu nowo utworzonych światach. A ponieważ w waszej pamięci zgromadzona jest historia tego, co zdarzyło się tu, na Ziemi, będziecie mogli nauczyć innych i świadomie utrzymywać kierunek, w jakim powinny zmierzać inne światy. Bierzecie udział w olbrzymim planie. Wszyscy skorzystaliście z ochotą z szansy bycia tutaj, w miejscu i czasie stanowiącym takie wyzwanie. Byliście pewni, że potraficie to zrobić. Oprócz tego, zanim przybyliście tutaj, powiedziano wam, że otrzymujecie wydatną pomoc i oto faktycznie. Na różnych stopniach waszego rozwoju, w różnych okolicznościach pojawiają się na planecie różne istoty, aby wam pomóc, aby was pobudzać, zachęcać, przypominać,
że nie robią tego dla was. Jesteśmy jednymi z tych podżegaczy, czymś w rodzaju katalizatora. Kiedy słyszycie nazwę Plejadianie, czujecie z nami łączność, ponieważ pomagamy przybliżać wam waszą własną informację, waszą własną wiedzę. Współdziałając z wami, mamy zamiar przypominać wam o tym, kim jesteście, abyście mogli odnaleźć największe źródło własnej inspiracji. Gdybyśmy mogli każdemu wyznaczyć karierę lub dać sposób na życie, poprosilibyśmy każdego z was, aby sam stał się dla siebie inspiracją. Kiedy będziecie umieli żyć w takich okolicznościach i być naprawdę inspiracją dla wszystkich, których napotykacie, będziecie utrzymywać przy życiu swoje światło, to w tym jest wielka głębia. Pamiętajcie, że my jesteśmy tutaj z waszego powodu, że wy jesteście tu dla swoich celów i że wszyscy jesteśmy tu, aby wspólnie rozwijać się i tworzyć nową częstotliwość wibracji. Pragniemy przełamać paradygmaty wierzeniowe, które dzielą rozwijające się jednostki. Pragniemy stworzyć ambasadę reguły harmonii i współpracy, dając wam informację, która uderzy w samo sedno waszych istot, bez względu na to, jakie były wasze poprzednie wierzenia. My, grupa mówiąca do was, zamierzamy napełnić swoje opowiadanie pewnymi interesującymi doświadczeniami. Kiedy przemówiliśmy do was po raz pierwszy w roku 1988, nasz kolektyw składał się z 50-70 istot, niektórych w postaci fizycznej, innych w postaci niefizycznej, wszystkich Plejadian. Nasza liczba wzrosła i teraz nasz kolektyw liczy dobrze ponad 100 istot z wielu różnych systemów. Można nas teraz nazywać Plejadianami Plus. Są w naszej rzeczywistości tacy, którzy nie wierzą, że możemy dokonać tego, co zaczęliśmy z wami robić. Uważają oni, że podejmujemy zbyt wiele szans i wyzwań, jednak czekają z niecierpliwością, aby zobaczyć, co się stanie. W waszym systemie są tacy, którzy wierzą, że jesteśmy tutaj, aby siać strach. Ale my nie widzimy tego w ten sposób. Nie pragniemy przestraszyć nikogo z was. Pragniemy was tylko poinformować. Jeżeli siedzicie w ciemnym pokoju i słyszycie dziwne dźwięki, to może was przerażać. Jednak, jeżeli zapalicie światło, aby zobaczyć, co te dźwięki wydaje, wtedy nie jest to takie straszne. Pragniemy poinformować was o tym, z czym macie do czynienia. Światło jest informacją. Ignorancja jest ciemnością. Chcemy, abyście działali w świetle, nie w ciemności. Zaangażowaliśmy się w pracę z wami, ponieważ pragniemy rozwijać swoją świadomość w kierunku zdobycia większej, wolnej woli i ekspresji. Tak jak waszym zadaniem jest zmienić system, w którym żyjecie, tak naszym zadaniem jest zmiana naszego systemu. Nasze cele nie są sprzeczne. Jak wspomnieliśmy, przybywamy z waszej przyszłości i czasami nie przychodzimy z pustymi rękami. Potrzebujemy was tak, jak wy nas potrzebujecie. Jako członkowie świetlanej rodziny możecie nadawać moc lub wprowadzać wielkie nowe możliwości w łańcuch rzeczywistości, który w ciągu następnych 20 lat imploduje z tego sektora egzystencji, ponieważ żyjecie fizycznie na tej planecie. Zatem to za waszym pośrednictwem dokona się przemiana. To, co teraz robicie, ma dla nas ogromne znaczenie i ma na nas ogromny wpływ. Olbrzymi wpływ ma wszystko, co dzieje się z Ziemią. Jesteśmy tutaj, aby wam pomagać, nauczać i rozwijać się w miarę, jak wspólnie będziemy przechodzić przez ten proces. Podajemy wam swoją wersję wydarzeń. Nakazem chwili jest wiara w to, co wiecie.
ponieważ wiedza łączy was z najwyższym Stwórcą. Każdy z was musi się dowiedzieć, że życie zacznie znaczyć coś innego, kiedy zaczniecie sobie przypominać waszą rolę. Jesteście tu z własnej woli. Waszym zadaniem jest przybliżać wspomnienia i przywrócić wartość ludzkiej egzystencji na pierwszy plan stworzenia. Jesteście potrzebni. Przez wiele istnień szkolono was do tego zadania i nie przyszliście nieprzygotowani. Wszystko, czego potrzebujecie i co potrzebujecie teraz wiedzieć, znajduje się wewnątrz was. I waszym zadaniem jest przypomnienie sobie o tym szkoleniu. To nie jest wcielenie, w którym macie zdobywać nowe informacje. Jak powiedzieliśmy już przedtem, w tym wcieleniu macie przypomnieć sobie to, co już wiecie. A my jesteśmy tu po to, aby wam o tym przypomnieć. To jest część naszego zadania. Rozdział drugi. W drodze do najwyższego Stwórcy. Ludzkość jest eksperymentem. Została zaprojektowana jak wszystko pozostałe, co istnieje na świecie. Najwyższy Stwórca zaczął eksperymenty z tworzeniem wszechświata dawno temu w celu osiągnięcia głębszego samopoznania i samozadowolenia i samowyrażenia. Najwyższy Stwórca sprowadził energię i esencję życia, swoje kontynuacje do wszechświata i obdarzył te kontynuacje darami, które sam posiadał. Dawał chętnie i obficie, czerpiąc ze swoich zdolności. Jest wiele innych wszechświatów i wiele innych sposobów projektowania wszechświatów. Ten konkretny został zaprojektowany jako strefa wolnej woli, w której wszystko jest dozwolone. Najwyższy Stwórca powiedział do tych własnych kontynuacji: idźcie i stwarzajcie i kierujcie wszystko z powrotem do mnie. Było to całkiem proste zadanie, nieprawdaż? Innymi słowy, Najwyższy Stwórca mówił: mam zamiar obdarować was sobą. Wy idźcie i obdarzajcie hojnie tak, aby wszystko, co stworzycie w tym wszechświecie, pojęło swoją istotę jako moją tożsamość. Te kontynuacje Najwyższego Stwórcy, które będziemy nazywać bogami stwórcami, poszły i zaczęły eksperymentować z energią Najwyższego Stwórcy, jaką mieli w sobie. Zaczęli stwarzać swoją własną hierarchię, która z kolei stworzyła inne hierarchie. Każda kolejna hierarchia stwarzała następną hierarchię, aby obdarzyć ją swoją własną istotą i aby pomagała w rozwoju wszechświata. W końcu w jednym z systemów galaktycznych powstał plan, aby zaprojektować Ziemię jako międzygalaktyczne centrum wymiany informacji. Plan był niezwykły. Ziemia była pięknym miejscem, położonym na skraju jednego z systemów galaktycznych i łatwo dostępnym z innych galaktyk. Znajdowała się blisko wielu portali, dróg, za pomocą których energie mogły przemieszczać się w przestrzeni. Tworzenie na planecie indywidualnej reprezentacji wszystkich galaktyk spowodowało wiele zamieszania. Niektórzy bogowie stwórcy byli mistrzami genetyki. Umieli za pomocą swoich hierarchii wiązać cząsteczki, zakodowane cząsteczki tożsamości, częstotliwości drgań i ładunku elektrycznego, aby stworzyć życie. Wiele czujących cywilizacji oddało swoje DNA, aby mieć na planecie reprezentację swojego kodu. Mistrzowie genetyki zaprojektowali zatem przeróżne gatunki, niektóre ludzkie, niektóre zwierzęce, manipulując różnymi odmianami DNA, których udzieliły czujące cywilizacje, aby przemienić Ziemię w centrum wymiany informacji, centrum światła, żywą bibliotekę. Plan dotyczący Ziemi był wielki. Pierwsi projektanci Ziemi byli członkami świetlanej rodziny. Istotami, które pracowały i były związane z aspektem świadomości nazywanym światłem.
Światło jest informacją. Świetlana rodzina stworzyła centrum informacyjne, obmyślone przez siebie. Utworzyli miejsce, gdzie systemy galaktyczne mogłyby składać informacje i gdzie wszyscy mogliby dzielić się i korzystać ze swojej szczególnej wiedzy. Ziemia miała być kosmiczną biblioteką, miejscem o niezwykłej piękności, gdzie badano by, jak można przechowywać informacje za pomocą wibracji i procesów genetycznych. Poza strukturą czasu może minąć 100 tysięcy lat. W ciągu tego, co nazywamy rokiem, wewnątrz tej struktury czasu, jaką znacie. Bogowie stwórcy nie egzystują w czasie, jaki znacie. Niczym było dla nich kilkaset tysięcy czy milion lat. Powołano do życia różne energie. Jakieś 500 tysięcy lat temu istniały na Ziemi gatunki ludzkie, które stworzyły bardzo wysoko rozwiniętą cywilizację. Nie mówimy o cywilizacjach, które nazywacie Lemurią czy Atlantydą. Dla nas te cywilizacje są młode. Mówimy o cywilizacjach starożytnych. Cywilizacjach, które leżą pogrzebane pod czapami lodowymi na dalekim południowym kontynencie Antarktydy. Projekt żywej biblioteki na Ziemi został w końcu przeforsowany i wyglądał dostatecznie kusząco, aby ktoś go sobie przywłaszczył. We wczesnej historii Ziemi toczono wojnę w przestrzeni o władanie nad tą planetą. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, kto jest właścicielem Ziemi? Jest to wspaniały kawałek prawdziwej posiadłości. Czy sądzicie, że mogłyby istnieć w kosmosie takie kawałki bez właściciela? Doszło do walk i Ziemia stała się miejscem konfliktu. Przybyło kilku bogów, stwórców, którzy mieli prawo robić, co chcieli, ponieważ Ziemia jest strefą wolnej woli i przejęli władzę. Nazywamy to najazdem na Ziemię. Było to jak zbiorowy najazd na Wall Street. Bogowie stwórcy najechali Ziemię mniej więcej 300 tysięcy lat temu, w okresie, historycznie rzecz biorąc, który nazywacie początkiem ludzkiej cywilizacji. Uczą was teraz, że ten okres był początkiem cywilizacji. W rzeczywistości był tylko początkiem późniejszej fazy, fazy współczesnej ludzkości. Kiedy doszło do potyczek, pewne grupy istot walczyły w przestrzeni kosmicznej i zapanowały nad obszarem ziemskim. Nowi władcy nie chcieli, aby rdzenne gatunki Ziemi, istoty ludzkie, były informowane o tym, co się tutaj dzieje. Niepoinformowane gatunki łatwiej było kontrolować. Oto dlaczego światło jest informacją, a ciemność brakiem informacji. Te istoty wygnały światło, a Ziemia stała się ich terytorium. To daje wam nową ideę światła, nieprawdaż? Panowała duża radioaktywność. Miały miejsce działania nuklearne i duża część Ziemi uległa rozpadowi. Pierwotne gatunki, istoty ludzkie, doznały ogromnego zniszczenia i uległy rozproszeniu. Nowi bogowie stwórcy, będący nowymi właścicielami, byli także mistrzami genetyki, wiedzieli, jak tworzyć życie i chcieli tego terytorium do swoich własnych celów. Pewne energie tworzą i utrzymują terytoria z wielu powodów, z których jednym jest fakt, że wszystko tam posiada świadomość. Świadomość bezustannie się komunikuje. Świadomość wibruje. Lub można ją skłonić do wibracji. W pewnych elektromagnetycznych częstotliwościach na elektromagnetyczne energie świadomości można wpływać, aby wibrowały w pewien określony sposób, tworząc źródło pożywienia. Tak jak jabłka można przygotowywać i jeść na różne sposoby, tak można na różne sposoby przyrządzać i spożywać świadomość. Niektóre jednostki w procesie swojego rozwoju odkryły, że kiedy stwarzają życie i wprowadzają świadomość w rzeczy za pomocą modulowania częstotliwości wibracji form świadomości, mogą się wyżywić, mogą utrzymać swój ładunek energetyczny.
Zaczęły się orientować, że tak właśnie odżywia się najwyższy stwórca. Najwyższy stwórca wysyła innych, aby stwarzali elektromagnetyczne wibracje świadomości jako źródła pożywienia dla siebie. Nowi właściciele planety mieli odmienny apetyt i inne preferencje niż poprzedni posiadacz. Odżywiali się chaosem, odżywiali się strachem. Te uczucia ich odżywiały, stymulowały i dawały im moc. Ci nowi posiadacze, którzy przybyli tu 300 tysięcy lat temu, to są potężne istoty, o których mówi wam Biblia, babilońskie i sumeryjskie tabliczki i różne teksty na całym świecie. Przybyły na Ziemię i przekształciły rdzenne gatunki ludzkie, przemodelowały DNA, abyście nadawali w zakresie pewnego ograniczonego pasma częstotliwości wibracji, która jest częstotliwością mogącą ich żywić i utrzymać w mocy. Pierwotnie człowiek był wspaniałą istotą, której różne czujące cywilizacje udzieliły 12 nici DNA. Kiedy przybyli nowi posiadacze, popracowali w swoich laboratoriach i stworzyli odmianę ludzi z innym DNA. Z DNA o dwóch niciach, podwójnej helisie. Pobrali oryginalne DNA gatunku ludzkiego i rozdzielili go. Oryginalny wzorzec DNA pozostał w komórkach ludzkiego ciała, jednak nie był funkcjonalny. Został rozszczepiony, unieczynniony. Wewnątrz komórek ciała ludzkiego są włókna z zakodowanym światłem, delikatne, pajęcze nici energii, która zawiera informacje. Kiedy te pajęcze nitki połączą się jak przewód, na zasadzie działania włókien optycznych, formują one helice waszego DNA. Kiedy ulegliście przekształceniu, pozostawiono wam podwójną helisę. Odłączono wszystko, co nie było niezbędne do przetrwania i co mogło dostarczyć wam informacji, a pozostawiono wam tylko podwójną helisę, zamykając was w skali częstotliwości możliwej do kontroli i manipulacji. Planeta została otoczona progiem częstotliwości wibracji, czymś w rodzaju ogrodzenia elektrycznego, w celu kontrolowania, ile wibracji ludzkich można modulować i zmieniać. W miarę upływu czasu to ogrodzenie z wibracji bardzo utrudniało penetrację częstotliwością światła, informacji. Kiedy wibracje światła były już w stanie przeniknąć przez kontrolne ogrodzenie, nie było światła potrzebnego, aby je odebrać. Ludzkie DNA zostało wyłączone. Włókna z zakodowanym światłem nie były już zorganizowane tak, więc twórcze promienie kosmiczne niosące światło nie miały do czego się podłączyć ani czego trzymać. Jaką rolę wy odgrywacie w tej historii? Jesteście członkami świetlanej rodziny. Sam fakt, że czytacie tę książkę, że jej słuchacie, świadczy o tym, że należycie do świetlanej rodziny. Dla niektórych z was jest to po prostu coś w rodzaju snu. Przypominamy wam o tym, o czym w głębi duszy wiecie. Przybyliśmy na tę planetę, aby obudzić wasze banki pamięci, aby poruszyć rasę ludzką za pomocą wiązki światła, abyście zaczęli przypominać sobie, kim jesteście, stwarzać swoją własną rzeczywistość, zmieniać częstotliwość wibracji na planecie i abyście ogłosili, że bierzecie w posiadanie siebie i swoje terytorium. My jako Plejadianie wracamy poprzez was i poprzez czas do tego, co można by pewnie nazwać naszą przeszłością. W ślad przedstawicieli światła. Wracamy w celu podzielenia się z wami wibracją, wibracją, którą każdy z was zgodził się zanieść na tę planetę. W celu zmiany DNA przekształconej rasy ludzkiej. To wielka historia.
mogłaby pewnie pojawić się też w nagłówkach gazet. Pierwsi projektanci nie zamierzają utracić swojego terytorium. Czy sądzicie, że tak łatwo zrezygnują? Pierwsi projektanci wezwali świetlaną rodzinę, aby przybyła i przeniknęła do projektu, aby inkarnowała się po kolei i zaniosła światło jako informację za pomocą kreatywnych promieni kosmicznych do miejsca, gdzie zostało to zgubione. Świetlana rodzina rozpoczęła swoją pracę, wchodząc do systemu, który był pozbawiony światła i informacji. Poprzez mutacje praw ludzkości, te twórcze promienie kosmiczne zaczęły przenikać ludzkie ciała, najpierw jednostek, potem całych grup. Przynoszono te wibracje informacji na planetę w bardzo małych ilościach na przestrzeni wieków. Czasem toczono bitwy, aby nie dopuścić światła czy informacji, która zawsze szukała sposobu, aby siebie wyrazić. Pierwsi projektanci wiedzieli, że w skali kosmicznej była to dla nich lekcja przyzwolenia, zrozumienia dla bogów stwórców, którzy zagarnęli ich projekt. Pierwsi projektanci wyruszyli, aby wprowadzić swoją wersję planu, co miało zbiec się z czasem, kiedy częstotliwość wibracji Ziemi zostanie zmieniona. Z momentem, kiedy posiadacze Ziemi zginą, jeżeli nie zmienią swojej częstotliwości. Emocje są źródłem pożywienia. Są tacy, dla których źródłem pożywienia jest miłość. I pierwsi projektanci zamierzają zmienić częstotliwość Ziemi na wibrację miłości. Źródło pożywienia obecnych posiadaczy Ziemi, jakim jest strach, niepokój, chaos, głód, przygnębienie, muszą zostać usunięte. Zgadnijcie, kto usunie to źródło pożywienia? Wy. Jako członkowie świetlanej rodziny jesteście buntownikami. Jesteście burzycielami systemów, wysyłanymi tu, aby pokonać swoje własne obawy i pokazać pozostałym mieszkańcom planety, że nie ma powodu niczego się obawiać. Uwielbiacie pakować się w kłopoty i sprawiać kłopoty. Odnoga świetlanej rodziny, z której się wywodzicie, jest sławna, słyniecie z wchodzenia w systemy rzeczywistości i zmieniania częstotliwości, a więc wnoszenia informacji. Zadaniem waszym, jako członków świetlanej rodziny, nie jest nawracanie. Po prostu wchodzicie do systemów i działacie na zasadzie odbiorników. Przyjmujecie twórcze promienie do waszych ciał, ciał, które zajmujecie jako istoty ludzkie. Występujecie w ludzkim przebraniu i pozwalacie, aby proces przebiegał dalej. Jesteście zaprogramowani i w miarę jak wasza pamięć zacznie się poprawiać, zaczniecie reagować zgodnie z planem, z którym przybyliście tutaj, aby uczestniczyć w zmianie częstotliwości wibracji. Zaczniecie przyjmować, utrzymywać i zachowywać określoną częstotliwość, a następnie utrzymywać ją przy życiu. Tożsamość jako częstotliwość jest ogólną sumą waszych ciał fizycznych, mentalnych, emocjonalnych i duchowych, jako pulsacji elektrycznych. Kiedy utrzymujecie waszą częstotliwość, działacie na wszystkich, dokądkolwiek się udacie. To właśnie teraz robicie. Wielu rozumie już swoje zadanie. Są też tacy, których pamięć właśnie zaczyna się poprawiać. Plan zmiany modulacji częstotliwości działającej na gatunki ludzkie wymaga ponownego zwinięcia się waszego DNA i włókien z zakodowanym światłem. Tym razem plan jest gigantyczny. Ziemia na swój sposób pomaga w ewolucji wszechświata. Na Ziemi dzieją się ważne rzeczy. Jest centrum wydarzeń, jest miejscem, w którym warto być. To tu plan zaczął rozkwitać. I to,
co stanie się na Ziemi, będzie miało wpływ na wiele, wiele, wiele światów. Jako członkowie świetlanej rodziny zgodziliście się przybyć na Ziemię wielokrotnie, w wielu przebraniach i w wielu różnych ramach czasowych, aby zorientować się w mechanizmach tu panujących, poznać ich charakter, szkolić się. Musicie doświadczyć Ziemi i przygotować się na chwilę, gdy nastąpi zmiana częstotliwości i wszyscy inkarnujecie w dużej liczbie, aby wprowadzić plan w życie. Świetlana rodzina zaczyna się wszędzie jednoczyć. Musicie wszyscy skupić uwagę na tym, co was łączy, nie na tym, co was dzieli. Jako członkowie świetlanej rodziny przynosicie informacje na planetę pośrednio po to, aby stymulować swój własny rozwój. Musicie to czynić, ponieważ wasz rozwój wpływa na rozwój planety. Wasze DNA rozwinie się z 2 nici do 12. Te 12 helis odpowiada ośrodkom energetycznym, czyli czakrom w waszych ciałach i poza nimi. Miliony z was na planecie wypełniają w tej chwili swoje zadanie. I wy także. Aby je wypełnić, zgodziliście się nieść te częstotliwości. Garść z was staje się nieskazitelna i ta garstka wpływa na innych. Wkrótce ujrzycie z wielką jasnością, kim jesteście i jakie jest wasze zadanie. Dla kogoś, kto się zaangażuje, ten proces stanowi niewiarygodny skok ewolucyjny i będzie się odbywać przez następne 20 lat w przyspieszonym tempie. Są to tacy, u których już nastąpiło ponowne ustawienie spirali nici DNA 12 helis. Te 12 spiralnych nici DNA oddziaływuje na siebie nawzajem wewnątrz ciała i poza ciałem. Połączenie 12 nici oznacza, że 12 ośrodków energetycznych, czyli informacyjnych, może zacząć funkcjonować i wysyłać informacje jeden do drugiego. Tradycyjnie 7 z tych ośrodków mieści się w ciele, a 5 jest umieszczonych poza ciałem. Są powszechnie znane jako wasze czakramy i ułożone w szeregu zgodnie z obrotami 12 ciał niebieskich, które są wam obecnie znane w waszym Układzie Słonecznym. 12 ciał niebieskich wibruje informacją. Wirują zgodnie z systemami czakramów, które dochodzą do końca wszechświata i z wirowaniem DNA wewnątrz waszych ciał. Kiedy ludzkie DNA zacznie ponownie się grupować, tworząc układ 12 helis i informacja zostanie uruchomiona, powstanie niewiarygodna moc. Jednostki, zbierając się po prostu i wspólnie postanawiając, czego chcą, stając się razem telepatycznymi odbiornikami energii z całego kosmosu, zmienią oblicze wszechświata. Proces ponownego zwijania się waszego DNA nazywamy mutacją. Kiedy już jako członkowie świetlanej rodziny będziecie zdolni przyjąć tę mutację do swojego ciała, będziecie mogli zintegrować wasze 12 ośrodków informacyjnych. Zaczniecie rozumieć, że tworzycie wasze doświadczenia i nauczycie się stawać świadomymi twórcami. Co więcej, zaczniecie świadomie pamiętać, kim jesteście. W miarę jak zacznie się otwierać wasz 10, 11, 12 czakram, w waszym życiu pojawi się wiele energii spoza planety. Te energie pojawią się na planecie, kiedy coraz więcej z was będzie się utrzymywało w wysokiej częstotliwości i wyższej wibracji. 10 czakram łączy się z Układem Słonecznym, 11 z galaktyką, a 12 z miejscem we wszechświecie. Kiedy utrzymacie te częstotliwości, przyniesiecie na planetę informację, która zadziwi i wstrząśnie przeważającą częścią świata. Nastąpi pomieszanie tożsamości, stopienie się kultur, rozwój wielu nowych porządków światowych. Będzie początkowo wiele chaosu i zamieszania.
Jako członkowie świetlanej rodziny rozumiecie, że dokonuje się proces ewolucyjny i że ci, którzy mogą poradzić sobie ze zmianą częstotliwości wszelkimi środkami, będą się rozwijać. Ziemia jest w tej chwili wspaniałym miejscem do pobytu. Czyż to nie jest świetny plan?